I uwaga, w Onet rano teraz. Pani Daniela Winnicka, dzień dobry Pani Danielo, kierowniczka terapii pedagogicznej Zespołu Wsparcia Psychospołecznego Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Dzień dobry. I Pani Sandra Cesarz, mama Lenki Winiarskiej. Dzień dobry, dzień Pani dobry. Sandro. Porozmawiamy sobie w Onet rano teraz o perspektywie rodziców, perspektywie mam, których dzieci chorują onkologicznie. Pani Sandro, chciałem zacząć od Pani, od takich wspomnień, jeśli Pani pozwoli. Chciałem zapytać o ten moment, gdy dowiedziała się Pani, że Pani córka choruje. Tak. Jak to Pani przyjęła? Jak pamięta Pani te pierwsze godziny czy dni? Ale też proszę powiedzieć, jak przyjęła to lęka, mała lęka. Chociaż oczywiście przyjęła. Zaraz to zapytam więcej, bo tak. Chciałbym, żebyśmy trochę o lęce też dzisiaj porozmawiali, o tej niezwykłej dziewczynce. Jak Pani wspomina tamten moment, gdy dowiedziała się Pani o chorobie? Tak naprawdę z dnia na dzień dowiedzieliśmy się, że Lenka ma białaczkę, bo zaczęło się od bólu nogi i zaczęliśmy z nią jeździć po lekarzach. I trafiliśmy, w końcu nasza Pani doktor po zrobieniu wyników skierowała nas właśnie do Przylądka Nadziei. I tam zaczęły się właśnie szersze badania i tak naprawdę już po kilku dniach miałyśmy diagnozę. Ja przyjęłam szok, dlatego że no nie spodziewałam się tego. Cały czas miałam tą nadzieję, bo tak naprawdę trafiłyśmy w poniedziałek, a już na koniec tygodnia wiedziałam, że Lenka choruje na białaczkę. I dla mnie to był szok i ja po prostu jeszcze miałam tą nadzieję gdzieś, że to nieprawda, że nie mogłam w to uwierzyć po prostu. A Lenka przyjęła to bardzo dobrze, bo kiedy weszłam do pokoju, jak już dostałam tą właśnie informację, że Lenka choruje na białaczkę, to weszłam do pokoju, a Lenka powiedziała do mnie: mamo, ja wiem, że ja mam białaczkę, ja wiem, że ja będę łysa, ale tak sobie jeszcze przysiadła i mówi do mnie: mamo, ale ja dam popalić tej białaczce. I to mi dało siłę, że tak naprawdę... Chyba Panią tak bardzo zaskoczyła siła własnej córki, że aż sama jej Pani nabrała wtedy. Tak. I to w sumie wszystko dzięki niej. Zastanawiała się Pani, jaka jest perspektywa mamy w takim momencie, gdy to Pani się dowiaduje o tym, że córka choruje. Córka jeszcze nie wie. Nie wiem, czy Pani chce udzielać jakiś rad, czy bardziej powiedzieć o swojej perspektywie, ale myślę, że każdy rodzic się wtedy zastanawia, w jaki sposób porozmawiać ze swoim dzieckiem, jak o tym mówić. Ja mówiłam wprost, bo ona była na tyle mądra, że w sumie ona jest bardzo mądrą dziewczynką, więc dla mnie to też było nie w porządku, gdybym ja ukrywała przed nią, że jednak choruje. I ja od samego początku, my mówiłyśmy o tym otwarcie, nie? Że to jest białaczka i przebieg tej choroby taki, jaki będzie. Proszę powiedzieć, a więc to jest taka perspektywa, nie jest to długi okres, gdy walczycie z tą chorobą i jak to wygląda? No ciężko jest o tym mówić tak po prostu, że jak to wygląda, no bo dlatego, że każde dziecko inaczej przechodzi przez to i dla mnie to było takie, no mówię, wszystko się działo tak szybko, więc nie jestem w stanie też powiedzieć, jak to wyglądało. Na jakie wsparcie możecie liczyć? Właśnie na wsparcie, to duże wsparcie dostałyśmy od fundacji, bo to jest tam taki w tamtym piękny roku, aspekt tej, tak, tej historii. W tamtym roku no niestety był czas pandemii. Akurat nam się tak trafiło, że w czasie tej pandemii. I po prostu tak naprawdę jak wyszłyśmy już do szpitala, to po prostu tylko został nam telefon. No nie mogłyśmy i właśnie pani Daniela, pani psycholog przychodziła do nas i po prostu nam też doradzały dużo. No, to było bardzo, bardzo takie wsparcie, że gdzie mogłyśmy sobie z tym łatwiej poradzić. Pani Danielo, zanim zapytam z kolei o to wsparcie, na jakie mogą liczyć mamy, rodzice dzieci z chorych onkologicznie, to chciałem zapytać o tą akcję, o której powiedzieliśmy na początku. Akcja Mama ma siłę. O co w niej chodzi? Tak, rzeczywiście, jak gdyby aspekt mamy, która zazwyczaj jest przy chorobie dziecka, zazwyczaj jest w szpitalu, jest bardzo istotny, bo bardzo często mówimy o dzieciach, które leczą się przeciwnowotworowo. Natomiast ja mówię, że te mamy to są takie poduszeczki mięciutkie dla tych dzieci. Ja sobie nie wyobrażam, że dzieci mogłyby być same i te mamy tak naprawdę robią bardzo wiele rzeczy. Są zarówno pielęgniarkami, pedagogami, nauczycielami, mamami, a również takimi menadżerkami. I
bardzo często zapominają tak naprawdę o sobie. Dlatego ruszyła taka kampania Mama ma siłę, aby zrobić takie zajęcia, roczne zajęcia dla mam, relaksujące, odprężające, żeby też czasami mogły jakby zadbać o siebie. To nie chodzi o taki aspekt dbania tylko i wyłącznie jak gdyby o swoje ciało, ale również aspekt zadbania o swoje, o swoje wnętrze, o swoje emocje, bo też te mamy, to nie chodzi też również o to, że ta mama zawsze musi mieć siłę, bo wiadomo, my też bardzo często mówimy, że każda emocja jest dobra i tak naprawdę słabość jest również oczekiwana, no bo nie zawsze znajduje się też tą siłę. Od tego też jesteśmy my, czyli ten zespół wsparcia psychospołecznego. Natomiast chodzi o to, że ta akcja ma pokazać, że możemy tą siłę gdzieś czerpać. I właśnie te zajęcia jogi czy masażu są właśnie po to, żeby te mamy w sobie gdzieś miały ten taki swój czas dla siebie. Też często mamy same to, nas w jakiś sposób proszą, że chcą pobiegać, chcą pojeździć na rolkach, chcą wyjść na spacer, żeby przez jakiś czas się odprężyć. Także myślę, mam że takie tak, poczucie, że tak, to też jest inwestycja w siebie, ale tak, równocześnie inwestycja właśnie w opiekę nad swoim dzieckiem. Im więcej siły, którą się gdzieś tam w sobie zgromadzi, także dzięki takim aktywnościom, tak, które, o których tak, pani mówi, no tym później może się to przełożyć także na relacje z dzieckiem. Tak, absolutnie. I tu właśnie o to chodzi w tej kampanii, żeby mama te zasoby u siebie gdzieś tam poszukała. Pani Sandro, chciałem wrócić do lęki. Jakby mogła nam pani opowiedzieć, wiemy o tej no, niezwykłej reakcji, chyba wszyscy się możemy od lęki uczyć, bo bije chyba z niej taki spokój duży. Tak. Proszę powiedzieć tak szczerze, jakie ona ma dzisiaj nastawienie, jak patrzy w przyszłość, jak radzi sobie z tą świadomością, bo pani mówi, że to jest bardzo świadoma dziewczynka, tak, czyli tej choroby, z którą się mierzy. Ona się bardzo ucieszyła, bo już tak naprawdę zakończyłyśmy leczenie. Jesteśmy na leczeniu podtrzymującym, które będzie trwało 2 lata. Więc Lenka teraz bardzo korzysta obficie z tego wszystkiego, bo tak naprawdę przez ten rok to tylko mogła siedzieć, leżeć i nic więcej. No, chorobie onkologicznej też często towarzyszy bardzo tak, duży ból. Tak, i dlatego właśnie ona teraz jazda na hulajnodze, na rowerze, korzysta bardzo ze wszystkiego. No jest szczęśliwa, że w końcu mogła wyjść ze szpitala tak naprawdę na już na dłuższy okres, że spędza ten czas w domu i jest bardzo zadowolona. Jakie Lenka ma marzenia? Lenka różnie, ona bardzo dużo ma, tak. Jak to wygląda na stan 26 maja 2022 roku? No to ona ma bardzo dużo. Jakbym zaczęła opowiadać, to po prostu chyba... Właśnie też brałyśmy udział w fundacji, znaczy zgłosiłyśmy się do fundacji Mam Marzenie i właśnie Lenki marzeniem jest spotkać się z ekipą. Także... Chciałem jeszcze, żebyśmy spróbowali spełnić marzenie, o którym ja wyczytałem. Tak. Lenki, tylko nie wiem, czy jest aktualne. Jest taka postać Wersow. Tak, no to jest to jej ekipy. Najbardziej. Tak. To jest idolka? Tak, tak. Pani córki. To... Tak się składa, że ogląda nas dzisiaj parę osób, myślę, że nawet więcej niż parę, a mamy bardzo dobry dział social mediów, więc na pewno jest w stanie taki filmik wyciąć, odpowiednio zaadresować, odpowiednio oznaczyć, no, czy to na TikToku, czy na Instagramie, więc jeśli dobrze kojarzę, to marzeniem pani córki jest spotkać się z Wersow? Tak, tak. To może byśmy tak zaapelowali? Może teraz kilka słów takich bezpośrednich do Wersow? No, jakby miała ochotę i czas spotkać się z Lenką, to byłybyśmy bardzo zadowolone. Myślę, że ona najbardziej. Lenka za co ją lubi? Znaczy ona słucha jej muzyki, bo jej się bardzo podoba. Ona śpiewa w ogóle ekipę, także ona całą ekipę, ale najbardziej Wersow. Bo bardzo lubi psa, tę Chmurkę chyba, o ile się nie mylę, tak. Droga Wersow, w takim razie, jeśli znajdziesz czas, żeby spotkać się z Lenką, a myślę, że warto, oj warto, to zachęcamy serdecznie, my to wszystko już zorganizujemy. Mamy nadzieję, że się uda. Pani Danielo, chciałem zapytać, co my możemy robić jako otoczenie, jak wspierać, jak się zachowywać, czy mogłaby pani udzielić też takiej perspektywy, z pani perspektywy takich rad? To często są takie rozmowy trudne, nawet gdy w rodzinach, gdy wśród znajomych ktoś mówi nam o tym, że dziecko choruje. Tak. To często tak nie wiemy,
nie wiem, jakie są też pani doświadczenia, za bardzo jak rozmawiać. No, chcemy pocieszyć na pewno, ale jak możemy po prostu pomóc? Co możemy zrobić? Najważniejsze to jest po prostu bycie. Ja też tak określam naszą pracę, czyli ten zespół wsparcia psychospołecznego, że my tak naprawdę najważniejszym naszym celem to jest bycie przy tej rodzinie, bo to jest zarówno przy mamie, jak i przy dziecku, jak i przy całej rodzinie. I tego się po prostu nie należy bać. I trzeba zapytać, w jaki sposób ja ci mogę pomóc. Nie dawać dobrych rad, nie mówić, wszystko będzie dobrze. Mamy tego bardzo nie lubią, dlatego że nic nie jest zależne tak naprawdę od tej mamy. I jak gdyby tak, trzymamy kciuki, będzie dobrze. To są jak gdyby zdania, które bardzo potrafią zirytować. Także generalnie najważniejsze to zapytać tej mamy, jak ja ci mogę pomóc, bo to są zwykłe rzeczy. Na przykład chciałabym zjeść rosół. To też często nasze dzieci na przykład mają swoje zachcianki. To czasami rodzina przyjeżdża, znajomi przyjeżdżają, pokazują gdzieś tam też takie wsparcie emocjonalne. Także to jest bardzo istotne. Natomiast też chciałabym nawiązać do tego, że dzisiaj akurat rusza taka akcja Stanąć na głowie. Mhm. I to jest bardzo istotne, bo to jest takie wsparcie nasze, taka solidaryzacja z tymi mamami, które są akurat teraz w szpitalu. Bo rzeczywiście ten moment choroby, o której mówiła tutaj pani Sandra, jest bardzo, ten moment jakby dowiedzenia się... Skonfrontowania się z tą informacją. Tak, trudny. I często mówimy, że to wszystko wtedy staje na głowie, także można na swoich social mediach dzisiaj pokazać takie zdjęcie odwrócone do góry nogami, właśnie z hashtagiem Stanąć na głowie, żeby pokazać tą solidaryzację z tymi mamami, żeby okazać im takie społeczne wsparcie. To jeszcze króciutko chciałem dopytać. W pierwszej części naszego programu rozmawialiśmy z kolei o perspektywie rodziców osób z niepełnosprawnościami. Wiemy, że tam jest wiele bolączek systemowych, tak, jeśli chodzi o takie wsparcie dla rodziców. Czy w tej sytuacji, czy w sytuacji rodziców dzieci, które chorują onkologicznie, ta sytuacja, to wsparcie ze strony państwa jest w Polsce wystarczające, pani zdaniem? Moim zdaniem absolutnie nie. Przede wszystkim bardzo często zdarza się, że opiekunowie, którzy zostają na oddziałach, to leczenie trwa od kilku tygodni, tak naprawdę przez kilka miesięcy, wiele lat. Mamy, zazwyczaj to są mamy, które przestają pracować i jak gdyby ten system nie pozwala na to, żeby tą mamę ochronić tak w jakiś sposób, bo jest bardzo mało takiej pomocy, myślę, systemowej. Chociażby to, żeby mama mogła wrócić do pracy. A jednak opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową to jest 24 godziny na dobę. I często jak gdyby pracowo są troszkę wykluczone. To wynika też z różnych kwestii, bo tak naprawdę mówimy o trzech etapach leczenia. To jest to leczenie intensywne w szpitalu, później to, o którym pani Sandra mówiła, gdzie teraz jest lęka, jak gdyby na tym etapie to jest 2 lata leczenia podtrzymującego, co oznacza, że to jest również trwa, a tak naprawdę o wyleczeniu mówimy dopiero 5 lat po remisji, czyli to robi nam się tak faktycznie 7 lat, bardzo długo. I zazwyczaj te mamy wtedy są, opiekują się tymi dziećmi. Pani Sandro, jakie plany na dzień mamy? No myślę, że wracam do domu i świętuję z Lenką. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo przyjemne świętowanie. Proszę przekazać Lence samą dobrą energię. Dziękuję od nas. Bardzo. Serdecznie dziękuję, że byłyście panie z nami. Wspieramy całą serce akcję, która nazywa się... Mama ma siłę. Oraz Stanąć na głowie. Jeżeli jeszcze mogłabym, to bardzo chciałybyśmy pozdrowić nasze wszystkie onkomamy, które są teraz w szpitalu. Pozdrawiamy, tak. Nadziei. Które nas oglądają. Tak. I składamy najlepsze życzenia. Tak, jak z okazji dnia mamy. Serdecznie dziękuję, że byliście z nami.